Cześć kochani, tu Hulaj Dusza, a Wy słuchacie kolejnego podcastu na tym kanale i jest to podcast z serii Małe Zło. Zanim zaczniemy, chciałabym Wam podziękować za to, że poprzedni podcast o sprawie z Polski spotkał się z tak ciepłym przyjęciem. Zazwyczaj nie tworzę materiałów z naszego własnego, rodzimego podwórka i chyba tak też zostanie przez dłuższy czas. Sprawa Tulipana była dla mnie niezwykle ciekawa, miałam też dostęp do Sprawdzonych źródeł, e, i rzeczywiście myślę, że materiał wyszedł całkiem dobrze. Co nie zmienia faktu, że jakoś tak Inaczej było bez tych anglojęzycznych nazw, jak to często mam w zwyczaju je przykręcać, co, o czym też mi piszecie. Teraz staram się oczywiście sprawdzać, e, sprawdzać wymowę każdej z tych nazw, co nie zmienia faktu, że czasami zdarzają się błędy. Tak czy inaczej, e, niewykluczone, że jakaś sprawa z Polski jeszcze kiedyś tam się pojawi, natomiast e, wolałabym zostać przy takiej konwencji, jaka jest teraz, czyli raczej skupiam się na materiałach z zagranicy. Muszę też dodać, że naprawdę chylę czoła wszystkim twórcom, którzy są w stanie zrobić naprawdę szczegółowe i rzetelne materiały z Polski. Nie jest to łatwe, często panuje dezinformacja. Tworzenie takiego materiału, gdzie jeszcze nie ma tego charakterystycznego dla mnie, wgłębiania się w, w pierwsze lata życia, w pierwsze kroki, kwestie rodzinne, no to trzeba, trzeba mieć duży dar do tego. No dobra, zanim jednak zaczniemy, pierwsza kwestia to są sprawy z Polski, no kiedyś może się pojawią, natomiast nie traktowałabym tego jako coś, co, co będzie tutaj na stałe. Druga kwestia odnosi się sprawy Gypsy Rose Blanchard. Jest to sprawa, która była zaraz po Chrisie Wattsie, właściwie tym liście do wyboru Chrisa Wattsa albo Gypsy Rose. Wiem, że Chris Watts został wybrany. Zdaję sobie z tego sprawę i w przypadku Chrisa no to również to nie tak, że nigdy tej, tego podcastu nie będzie, to nie tak, że całkowicie z niego rezygnuję, ale z pewnością odkładam to w czasie, ponieważ no, ostatnio powstały naprawdę interesujące materiały. Myślę, że nie ma sensu w tym momencie przeze mnie powielać tematu. Nie stworzę koła na nowo, więc, więc no poczekamy, najwyżej. Poczekamy, może jakieś nowe informacje wyjdą, może jakieś nowe teorie wyjdą. E, czasami e, niektóre sprawy mają to do siebie, że jakieś elementy wychodzą po latach. E, natomiast no, drugą e, wybraną przez Was taką najczęściej podawaną e, sprawą jest sprawa Gypsy Rose Blanchard. Ona pojawi się jeszcze w tym miesiącu, pod koniec, prawdopodobnie w ostatnim tygodniu marca. E, myślę, że uda mi się ze wszystkim wyrobić na tyle, że będzie to bardzo długi i wyczerpujący materiał. Znaczy, tak w pozytywnym znaczeniu, znaczy pozytywnym. No, będzie szczegółowy, mam nadzieję, że będzie rzetelny i mam nadzieję, że dowiecie się dzięki temu czegoś nowego na temat tej sprawy. Więc moi drodzy, to by było na tyle w kwestiach organizacyjnych. Przypominam, że ten kanał da radę subskrybować, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostaniecie ze mną na dłużej. A teraz już bez zbędnego przyciągania, zapraszam do słuchania. Moi drodzy, historia, którą dzisiaj dla Was wybrałam, e, sprawia, że można mieć e, tak zwane oczy jak Sarna na autostradzie i w momencie, kiedy e, krok po kroku dowiadujemy się o tym, co działo się za zamkniętymi drzwiami, to okazuje się, że wszelkie pierwotne założenia były nieprawdziwe. Jest to historia, którą właściwie to można połączyć do wszystkich możliwych serii, poza chyba serią, gdzie jesteś, bo mamy tutaj wątek absurdalny, mamy tutaj wątek rodzinny, czyli z zamkniętymi drzwiami, drzwiami. mamy tutaj kwestie niewłaściwej miłości, no i mamy przede wszystkim taki e, chyba temat przewodni, mianowicie małe zło. No cóż, dzisiaj wracamy do znanych nam wszystkim Stanów Zjednoczonych. Tym razem witam Was z Ohio, a sprawa, o której Wam opowiem, wydarzyła się w mieście o nazwie Willowby Hills. Jest to niewielkie miasto, a raczej wiecie miasteczko liczące około 10 tysięcy mieszkańców. Jego motto brzmi uwaga, uwaga, miejsce, gdzie miasto spotyka się z wsią, więc możemy sobie wyobrazić, jaki tam e, mniej więcej panuje klimat. Przez wielu Willow Hills nazywane jest przedmieściami Cleveland, bo tak się składa, że droga z jednego miasta do drugiego jakieś 20 minut, więc teoretycznie jest to rzut beretem, beretem a e, mniej teoretycznie, no to korki, nie korki, e, przystanki po kawę i tak dalej, robi się z tego pewnie trochę więcej. A jak gumę złapiemy, to już w ogóle, łojojoj, z tych 20 minut będzie dużo, dużo więcej. A cóż, e, wydaje się, że Willowby Hills to spokojne i miłe miejsce, w dodatku uchodzi też za bezpieczne miasto. Taka spokojna okolica, niby rzeczywiście e, bardzo blisko do miasta, a jednak większość ludzi się kojarzy i panuje tam istnienie. Nie swojski klimat. Tym razem zaglądania w portfele nie będzie. Statystyki pochodzą sprzed ponad 20 lat i od tego momentu wiele mogło się zmienić. Powiem tylko, że wówczas, czyli za 20 lat temu, około 3,5% mieszkańców żyło poniżej granicy ubóstwa, co jest. Całkiem dobrym wynikiem, patrząc na no, takie niewielkie miasto. W tym miejscu znajduje się również coś dla miłośników historii i zabytków, ponieważ miasto może się pochwalić prawdziwym zamkiem, może nawet i, i hulającym, nawiedzonym. Zamek ten nazywa się Zamkiem Dziedzica i został wybudowany na początku ubiegłego wieku, a do dziś robi spore wrażenie. Jest to taka, no może atrakcja turystyczna to za dużo powiedziane, no ale jest to miejsce, które często jest w jakiś sposób odwiedzane. Tak też prezentuje się pozornie spokojne miasteczko którego mieszkańcy wciąż pamiętają wydarzenia z listopada 2012 roku. Był piątek, 16 listopada, a w Willow Hills, mimo rozpoczynającego się weekendu, panował względny spokój. Kto miał iść na imprezę, dać palnik czy coś w tym rodzaju, to sobie poszedł. Kto miał zostać w domu i spędzić czas z rodziną, też tak zrobił. Niemniej o godzinie 1.15 z jednego z domów został wykonany telefon alarmowy. Osobą dzwoniącą była młoda dziewczyna, zaledwie 13-letnia, Megan, która zdenerwowanym głosem poprosiła, a wręcz krzyczała o pomoc. Dziewczyna powiedziała, że jej starsza siostra zaatakowała mamę jakimś ostrym narzędziem i nie zamierza przestać. Megan dodała, że mama już się nie rusza, a wszędzie jest pełno czerwonych plam. Poza mamą i starszą siostrą w domu nie było nikogo dorosłego, nikogo, kto mógłby pomóc, więc tak naprawdę no, nastolatka była. Poza mamą i siostrą, jedyną najstarszą osobą, która była w stanie zadzwonić po, po pomoc, która była w ogóle tam w stanie w jakikolwiek sposób zareagować. Nastolatka więc jako jedyna zebrała się na odwagę i wybrała numer alarmowy. Zgłoszenie zostało przyjęte, a funkcjonariusze zjawili się w domu rodziny Knofel. Przed domem czekała już Megan, czyli ta dziewczyna, która zadzwoniła po pomoc. I Megan powiedziała, że spokojnie spała, gdy w środku nocy, czyli około pierwszej, usłyszała krzyk swojej mamy. Dźwięk dochodził z sypialni rodziców, a wtedy też Megan zobaczyła, jak jej starsza siostra rzuca się na mamę. E, wtedy też Megan próbowała ją powstrzymać, próbowała ją zdjąć, próbowała jakoś zareagować, no ale dziewczyna e, nie przejmowała się tym, nawet nie zwracała uwagi na coś, kto się zobaczył. nawet nie Zajęła się tym, że Megan zadzwoniła pod numer alarmowy, czyli tak naprawdę dla starszej siostry nic się nie liczyło. Tak więc nawet wiadomość o tym, że zaraz przyjedzie policja, nie sprawił, że ten atak ustał. Megan powiedziała, że po telefonie wybiegła z domu w obawie o własne bezpieczeństwo, ale jej starsza siostra wciąż powinna tam być, no bo nikt z tego domu nie wychodził i prawdopodobnie wciąż tam jest. Śledczy niepewnie weszli więc do środka i rzeczywiście w głównej sypialni pierwsze co zauważyli to leżącą bez ruchu kobietę, która miała naprawdę wiele obrażeń. Dodatkowo w tym samym pomieszczeniu, z kroju chlebem w ręku, stała młoda dziewczyna ubrudzona na czerwono. Była to właśnie siostra Megan, która bez wątpienia była sprawcą. Jak się okazało, w pokoju był ktoś jeszcze, w szafie znaleziono ukrywającą się trzyletnią dziewczynkę, która kompletnie nie wiedziała, co się dzieje. Była to kolejna córka Państwa Knoufel, najmłodsza, Hayley, która zapewne w pewnym momencie zobaczyła, że dzieje się coś niebezpiecznego, no i postanowiła ukryć się w szafie. W domu więc były trzy córki, była mama, no ale brakowało jednej osoby. Jak się pewnie domyślacie, brakowało tak zwanej głowy ręki nogi rodziny, czyli brakowało ojca i męża. I rzeczywiście Kevin Knaufel, bo tak się nazywał, nie był obecny w domu tej nocy z tego względu, że mężczyzna pracował jako kierowca ciężarówki. No i akurat był w podróży z Michigan do Ohio, sobie podróżował, jechał i sobie jechał spokojnie, gdy w środku nocy odebrał telefon z informacją, że jego wszystkie trzy córki są na komisariacie. Dwie z nich będzie mógł odebrać rano, z kolei najstarsza zostanie oskarżona o śmierć jego żony. No właśnie. O zgon niestety, ponieważ na pomoc dla 41-letniej Lisy Knofel było już za późno. Kobieta miała liczne urazy całego ciała, łącznie było ich prawie 200, a wszystko to rozegrało się na oczach pozostałych córek. Tak czy inaczej, mimo wszystko sprawa wydawała się dość prosta. 19-letnia córka Lisy i Kevina postanowiła pozbyć się swojej matki. Sabrina, bo tak miała na imię, została wręcz przyłapana na gorącym uczynku, więc wobec jej winy no, nie było żadnych wątpliwości. I niby sprawa prosta, niby sprawa łatwa, no tak naprawdę nie trzeba niczego rozwiązywać, gdyby nie fakt, że śledczym aż 10 miesięcy zajmie ułożenie tej sprawy w całość i poznanie prawdziwych motywów oraz ukrywanych przed całym światem sekretów. A tak się składa, że ta całkiem spokojna i zwyczajna rodzina z przedmieścia sekretów miała dość dużo. Dlaczego Sabrina postanowiła zakończyć życie swojej mamy? Czy to przypadek, że ojciec był wtedy całą noc w pracy? I co tak naprawdę wydarzyło się 16 listopada 2012 roku? Sami więc widzicie, że mimo pozornego rozwiązania pytań jest tutaj dużo. I aby odpowiedzieć na te i na pozostałe pytania, muszę powiedzieć Wam trochę więcej na temat rodziny Knofel, na temat tego, kim byli ci ludzie, jak się poznali, jak, jak znaleźli się w tym miejscu. Co ich łączyło, jakie relacje były w domu i co działo się za zamkniętymi drzwiami. Zaczniemy sobie od lisy, od kobiety, która w listopadzie 2012 roku straciła życie. Lisa McIntosh urodziła się 20 maja 1971 roku w Ohio. Była ona córką Williama i ricy McIntosh, którzy poza nią mieli jeszcze jedną córkę, Lore. Na temat przez niego życia Lisy wiadomo niewiele i w ogóle nie myślę to jest zagłębiania się w jakieś pierwsze kroki, pierwsze słowa itd. Wiadomo tyle, że w wieku 25 lat Lisa straciła matkę, a rok później ojca. Została więc na tym świecie sama z siostrą, z którą no, miała bliski kontakt i właściwie to Lisa od zawsze czuła się osobą odpowiedzialną za swoją siostrę. I warto tutaj wspomnieć o tym, że Laura była osobą z niepełnosprawnością. Przyszła na świat mając zespół Turnera, a Lisa od zawsze się nią opiekowała. To była jej taka młodsza siostra, ukochana młodsza siostra, która momentami potrzebowała więcej uwagi, ale zarówno rodzice, jak jeszcze żyli, no to oczywiście taką uwagę poświęcali. Również Lisa była osobą niezwykle empatyczną, rodzinną, opiekuńczą. Nie sprawiało jej nigdy problemów to, aby zajmować się swoją siostrą. Po śmierci rodziców, to właśnie lisa została jej prawnym opiekunem. O ile Laura była na tyle samodzielna, że, że mogła samodzielnie funkcjonować, to jednak z tego co wyczytałam, przynajmniej miała ona pewne problemy emocjonalne, które właśnie sprawiały, że nie mogła ona samoistnie o sobie decydować, dlatego miała, musiała mieć prawnego opiekuna i tym prawnym opiekunem została Lisa. Natomiast z siostry mieszkały osobno. Nie jestem pewna, jak ta kwestia została później rozwiązana, czy może Lora wyszła za mąż, czy znalazła się w jakimś ośrodku, czy może e, nad opieką pomogła jakaś dalsza rodzina. W każdym razie e, no, w pewnym momencie zaczęły one mieszkać osobno, ale wciąż to właśnie Lisa była jej prawnym opiekunem. Znajomy kobiety uważali, że Lisa jest osobą pomocną, empatyczną, rodzinną. Była też inteligentna i ambitna. Po skończeniu nauki rozpoczęła pracę w departamencie do spraw dzieci i młodzieży i chciała w ten sposób pomagać innym, nieść dobro. E, angażowała się we wszystkie przypadki, Często były to no, niełatwe sytuacje. Tak naprawdę Lisa wraz z całym zespołem wyciągała dzieciaki z trudnych momentów w życiu, z trudnych w ogóle rodzin, z trudnych środowisk. Każdą z takich spraw Lisa przeżywała, co nie zmienia faktu, że chciała pomagać. Kobieta od zawsze marzyła o założeniu własnej, dużej i szczęśliwej rodziny. No i gdy poznała swojego pierwszego męża, Nikolasa Zanele, no to sądziła, że jest on tym jedynym, wiecie, koniem na koniu, w złotej zbroi, który przejdzie z nią przez życie. Ślub pary miał miejsce pod koniec lat 90., a w 1999 roku na świat przyszła ich córka Megan. Jak pamiętamy, Megan to jest ta dziewczyna, która później zadzwoni po pomoc. Lisa miała więc dwadzieścia parę lat, miała męża, miała stabilną pracę, Niestety krótko po narodzinach córki jej małżeństwo zaczęło się z dnia na dzień rozpadać. Małżonkowie oddalali się od siebie, zauważyli różnice, które były nie do przeskoczenia. Nie znalazłam konkretnych informacji, tutaj nie będzie wchodzenia z buciorami w czyjeś życie, kto tam rzucił słoikiem z majonezem, a kto nie. Fakt jest taki, że para zaczęła się od siebie oddalać i niewiele zostało z dawnej wielkiej miłości. Niemniej Lisa i Nikolas byli normalnymi ludźmi i w tej sytuacji postanowili się po prostu... Rozstać. Patrząc na tego typu historie, aż ma się ochotę przybyć im piątkę i pogratulować i w ogóle laurkę tam dać, bo jednak no, można, można wziąć rozwód zamiast pozbywać się małżonka dla polisy. Taka dygresja mi przyszła, no ale rzeczywiście są też osoby, które postępują słusznie. Tak więc para rozstała się i to w zgodzie, dokładnie to w 2003 roku. Wówczas czteroletnia Megan mieszkała na stałe z matką, odwiedzała też ojca. Kontakt Lisy i byłego męża był bardzo dobry, rozmawiali przez telefon i to nie tylko rozmawiali na temat swojej córki czy tam jak się spotykali, to to nie tylko jedynym tematem była Megan, ale po prostu byli dobrymi znajomymi, dobrymi przyjaciółmi, jakkolwiek można taką relację opisać. W każdym razie Lisa mimo rozstania poczuła z nadzieją w przyszłość. Czuła, że kiedyś jeszcze spotka tego jedynego mężczyznę, z którym stworzy szczęśliwy dom dla swojej córki, może dla następnych dzieci. Wciąż wierzyła w miłość, wciąż miała serce pełne nadziei. Zanim jednak to się stało, to przez kilka lat Lisa po prostu skupiła się na pracy. Nie wchodziła w żadne związki, nie randkowała. Na co dzień była świetnym pracownikiem, angażowała się w każdy przypadek swojej pracy. I były mąż Nikolas powiedział, że kobieta słynęła... Za współczucia i, bez, i z bezinteresownej pomocy. No cóż, jakiś czas po rozwodzie los uśmiechnął się do Lisy również pod względem spraw sercowych, nie tylko pod względem zawodowym, ale również kobieta poznała wówczas starszego od niej o dwa lata Kevina. Mężczyzna miał podobne doświadczenia do niej, również był po rozwodzie i z byłą partnerką miał dziecko, dokładnie to syna Cody'ego. Cody był starszy od córki Lisy, czyli od Megan. Na co dzień mieszkał ze swoją matką, ale co jakiś czas odwiedzał ojca. Więc sytuacja była praktycznie taka sama, no, nieudane małżeństwo, do tego jedno dziecko, które dzieli dom między mamą a tatą. Tak czy inaczej, Kevin, podobnie jak Lisa, mimo nieudanego małżeństwa, również wierzył, że kiedyś tam odnajdzie miłość, no i tym sposobem zeszły się drogi obojga. Byli wierzący, należeli do kościoła metodystów, mieli stałą pracę i marzyli o spokojnym i rodzinnym życiu o jakimś takim uroczym domku o powiększeniu swojej rodziny i o życiu długo i szczęśliwie razem. Każdy etap ich znajomości przebiegał wręcz idealnie. Był czas randkowania, był czas poznania rodzin i tak też po miesiącach dopasowywania się w 2006 roku para postanowiła się pobrać. Małżonkowie wkrótce przeprowadzili się do Willowby Hills, gdzie udało im się kupić ładny dom z dużym ogrodem, czyli to było takie miejsce, o którym od zawsze marzyli. Dodatkowo poza pracą jako kierowca ciężarówki, Kevin pracował jeszcze w firmie, to była bodaj że firma zajmująca się jakimiś szeroko pojętymi rzeczami związanymi z elektroniką, ale nie jestem do końca pewna. No to coś tam jeszcze robił dodatkowo jakaś budowlanka, jakaś elektryka zarabiał całkiem dobrze, można powiedzieć, że to była taka no, wyższa klasa średnia. Przez kolejne lata Lisa i Kevin wiedli spokojne życie, mieszkając na co dzień z Megan, czyli z córką z pierwszego małżeństwa Lisy, a co jakiś czas odwiedzał ich Cody, czyli syn Kevina. Małżonkowie uwielbiali swoją małą rodzinę, ale marzyli o wspólnym dziecku. I tak też trzy lata po ślubie w 2009 roku na świat przyszła ich córka, której dumni rodzice dali na imię Hailey. Życie rodziny Knoufell wydawało się spokojne i poukładane, o czym od zawsze Kevin i Lisa marzyli. Mieli dzieci, mieli dom, mieli stałą pracę. Zdaniem bliskich byli naprawdę dobrze dobranym małżeństwem. Oboje też ciężko pracowali, aby spełnić swoje cele. Mężczyzna często wyjeżdżał, będąc zawodowym kierowcą, a wtedy Lisa zajmowała się domem, dziećmi i pracą, co wszystko ogarniała perfekcyjnie. To była kobieta, dla której nic nie było przeszkodą, nie było żadnych przeszkód, potrafiła wręcz tym wszystkim żonglować domem, dziećmi, pracą i wiecie, wspinać się na Mount Everest, skręcąc śmigłem. Gdy cała rodzina była w komplecie, często spędzali czas razem, jeździli na wycieczki albo na biwaki, no takie zwykłe, prozaiczne, wesołe życie. Lisa ze względu na charakter swojej pracy, często miała styczność z dziećmi, które pochodziły z trudnych rodzin, i to już doskonale wiemy. Nierzadko była to no niestety tak zwana patola, której nie w sposób nawet w Simsach stworzyć, no ale na szczęście rząd interesował się takimi dziećmi, interesował się takimi przypadkami, dzieci dostawały odpowiednią opiekę. No i Lisa wiedziała, w jakich warunkach żyją ci ludzie, wiedziała, jakie doświadczenia mają ci najmłodsi, i marzyła o tym, by jakoś dodatkowo im pomóc. Nie dość, że. Pracowała w takim miejscu, gdzie pracowała, to jeszcze chciała coś dodatkowo zrobić. I kobieta namówiła swojego męża, aby zostali rodziną zastępczą. I z tego, co wyczytałam, jeżeli się mylę, to proszę mnie tutaj poprawić, natomiast w Stanach Zjednoczonych chcąc zostać taką rodziną zastępczą, należy zdobyć licencję. Proces jest dość podobny do procesu adopcyjnego, czyli dana rodzina musi przejść różne testy, są wywiady środowiskowe i tak dalej, i tak dalej, czyli w wielkim skrócie nie biorą nikogo z łapanki, trzeba tutaj mieć pracę, pieniądze, nie można mieć przeszłości kryminalnej i niektórych chorób. Jest to monitorowane, ale również taka rodzina zastępcza dostaje wynagrodzenie za opiekę nad dodatkowym dzieckiem. Dla jasności Opieka nad takim dzieckiem nie jest równoznaczna z jego adopcją. Tutaj nie chodzi o proces adopcyjny, tylko proces stania się rodziną zastępczą. Często tak naprawdę opieka zastępcza jest punktem przejściowym przed właściwą adopcją, chociaż w przypadku starszych, zwłaszcza już takich nastoletnich dzieci, to trudno mówić o jakiejkolwiek adopcji, bo zazwyczaj, jak, jak pewnie sami wiecie albo nie wiecie, no, ale zazwyczaj wybierane są te młodsze dzieci. I właściwie rodzina Kneufel postanowiła zająć się właśnie tymi starszymi, tymi nastolatkami, które na adopcję raczej nie mogły liczyć. Nie jestem pewna, dla jakiej dokładnie ilości dzieci Lisa i Kevin stali się rodziną zastępczą, ale w źródłach jest to opisywane jako więcej niż dwoje dzieci. Bliska przyjaciółka Lisy powie później w jednym z wywiadów, że kobieta, czyli Lisa, traktowała te dzieci jak swoje własne, była dla nich opiekuńcza, rozmawiała o ich problemach, pomagała im wyjść na prostą. To byli tacy nastolatkowie, którzy no. Dzięki rodzinie Knofel dostawali swój własny pokój, swój własny dom. Lisa zapisywała ich do jakiejś tam szkoły, pomagała w lekcjach, zresztą Kevin też się angażował. A później w momencie, kiedy dzieciaki stawały się dorosłe, no to w zależności od tego, jak potoczyła się ich droga, no ale może szły na, na jakieś kursy, na jakieś studia, nie wiem, nie jestem pewna. E, możliwe też, bo chyba, e, chyba w Polsce tak to wygląda, że, że jest jakaś tam jakaś pomoc na start, przynajmniej mam taką nadzieję. W Stanach Zjednoczonych e, są różne mieszkania socjalne, więc zapewne coś tam z tymi dziećmi się działo. W każdym razie, moi drodzy, latem 2011 roku do rodziny Knoufel dołączyła nowa podopieczna, którą Lisa i Kevin obiecali się zająć do ukończenia pełnoletności. Wówczas nie mieli innych dzieci jako rodzina zastępcza, czyli mogli się skupić Jedynie na 17-letni wówczas Sabrinie Zunik, czyli właśnie dziewczynie, która później stanie się sprawczynią. Kim więc była Sabrina, i dlaczego znalazła się w domu zastępczym? Jaka jest jej historia? No jak pewnie się domyślacie, nie jest ona wesoła i szczęśliwa, sabrina nie miała łatwego życia. Przyszła na świat 27 października 1994 roku w Cleveland. Jej rodzicami byli Susan Edwards i Mark Zunik. Para nie była małżeństwem. Właściwie to tak nie do końca, byli też w związku, przynajmniej w jakimś tam poważnym związku. Niemniej połączyła ich miłość do nielegalnych substancji i napojów procentowych. Mark, czyli pan ojciec w momencie narodzin swojej córki miał 35 lat i kilka wykroczeń. Tak wiecie, dodatkowo i 35 lat i kilka wykroczeń. Były to zarzuty kierączki, o zakłócenia ciszy nocnej, jazda pod wpływem i ogólnie chodziło o bycie szemranym typem, aczkolwiek wydaje mi się, z tego co wyczytałam, to on tam za kratami nigdy nie był. Dostawał jedynie wykroczenia, gdzieś tam mu palcem pomachano, że nie wolno, nie wolno. On tam przepraszam, przepraszam, a potem robił swoje. Tak czy inaczej, mężczyzna nie miał stałej pracy, z komornikiem był po imieniu, a na komisariacie miał kartę stałego bywalca. Życie Marka skupiało się na imprezach, nieprzestrzeganiu prawa, takiego hobby. Jak nie imprezuje, to, to Został sobie chachmęci I tak też na początku lat 90. mężczyzna poznał starszą o 5 lat Suzan. Kobieta również prowadziła imprezowy tryb życia, procentom i nielegalnym substancjom mówiła stanowczo czemu nie. Pod względem problemów prawnych Suzan miała większe doświadczenie niż Mark. Była to kobieta, wiecie, bardziej doświadczona, ale też, wiecie, starsza, doświadczona i tak dalej. No bo w 1984 roku dostała ona wyrok za oszustwo Departamentu Opieki Społecznej, i ona oszukała ten departament. Na kwotę 2000 dolarów. Jak to zrobiła, to tutaj już dostawiam Wam pole do wyobrażeń, do popisu, bo nie znalazłam takich informacji, no ale zakładam, że coś tam nazmyślała. Suzan, dla jasności, miała dzieci z poprzednich związków. Nie wiem, ile ich dokładnie było, ale mowa tutaj o kilkorgu dzieci, e, którymi kobieta, no udawała, że się zajmuje, więc może się po prostu nimi nie zajmowała, brała pieniądze. Tak to sobie wyobrażam, no jakoś tam te 2000 się nazbierały. Niby nie jest to ogromna suma, no ale jednak, no. No, no nie, nie były to pieniądze w cudzysłowie zarobione w sposób legalny. Jeszcze przed narodzinami Sabriny jej matka została skazana za rozprowadzanie nielegalnych substancji, no i kilka miesięcy spędziła za kratami, więc miała doświadczenie w życiu w zamknięciu. I krótko po wyjściu kobieta poznała marka swojego przyszłego partnera. Razem mogli się wspierać w nic nie robieniu i w ewentualnych przekrętach, a owocem ich miłości była córka Sabrina. Jednak niestety nie jest to historia o tym, gdy dziecko sprawia, że rodzice wracają na dobrą drogę, gdy biorą się za siebie i stają się pełną, szczęśliwą rodziną. Tak naprawdę ani Mark, ani, ani Susan nie mieli nigdy takich ambicji. Jako się tam przeczłapali do tej trzydziestki, później do czterdziestki, niewiele się w ich życiu zmieniło. Nie zależało im na, na jakimś tam stabilnym domu na jakimś zwyczajnym życiu. Sabrina była więc zaniedbana, e, nie miała nigdy wystarczającej uwagi ani miłości, nikt nie dbał o jej potrzeby, nikt nie przejmował się tym, jak ona się czuje. Ewentualnie była jedynie powodem do kłótni swoich rodziców, no bo przyszły obowiązki, jak to tak. Faktem jest to, że gdy dziewczynka miała 16 miesięcy, to jej ojciec został aresztowany za używanie siły wobec swojej partnerki. Takie sytuacje były na porządku dziennym. E, tak naprawdę Suzan i, i Mark nie dogadywali się jakoś specjalnie, chyba że że była to impreza i w grę wchodziły jakieś tam procenty, no to wtedy może się dogadywali, a może nie, no, no był to bardzo burzliwy związek, trudna relacja, niestabilna. Dom, w którym w ogóle żyła Sabrina od samego początku był taki niestabilny i było tam wiele awantur. W każdym razie mniej więcej od tego momentu rodzice Susan nie mieszkali już razem, no bo jak Mark poszedł siedzieć, to wiadomo, że tam nie mieszkał ze swoją partnerką, no ale potem jak już wyszedł, to, no to wrócił do swojej matki i tak naprawdę Sabrina krążyła między maliną matki, a Ojca. U ojca było trochę lepiej, no bo Mark właśnie mieszkał ze swoją mamą. Alice, bo tak miała na imię babcia Sabriny ze strony ojca, robiła wszystko, by zapewnić dziecku względny spokój, ale to nie było proste. I tutaj właściwie to aż szkoda tej babci, ponieważ przez całe życie musiała ona sprzątać po swoim synu, po Marku. Nie wiem, czy Alice miała więcej dzieci, no ale Mark był. Um... No był specjalnym dzieckiem i później dorosłym człowiekiem, który tak naprawdę nigdy się nie usamodzielnił, nie znalazł pracy, nie znalazł mieszkania. Później zrobił dziecko, trzeba było się tym dzieckiem zajmować. No dużo, dużo problemów można powiedzieć, że sprawiał, ale też nie robił tego celowo, albo właściwie nie robił tego może w 100% świadomie, ponieważ moi drodzy, Mark był chory. Miał on schizofrenię. Teoretycznie dostawał jakieś leki, czasami je brał, a czasami ich nie brał, więc kiedy ich nie brał, no to niestety tych problemów było jeszcze więcej, ponieważ mark się awanturował w połączeniu z procentami, no to naprawdę wychodziła nieciekawa mieszanka. Sąsiedzi doskonale znali tę rodzinę, funkcjonariusze policji również ich znali. O ile ta Alice, mama Marka, starała się jakoś wszystko sprzątać po swoim synu, no to jednak naprawdę ciężko było nad markiem zapanować. Niemniej Sabrina od małego widziała problemy ojca, a podobne rzeczy działy się też w domu matki, bo tak naprawdę u Susan była to jedna niekończąca się impreza, ona później poznała kolejnego partnera. Sabrina nie miała miejsca nigdzie, no bo u ojca były ciągłe jakieś tam burdy, awantury powodowane przez tego ojca, i tylko ta babcia gdzieś tam w kącie siedziała, starała się to wszystko jakoś tuszować. Z kolei u matki, no to nikt niczego nie tuszował. Była to jedna wielka impreza, i ani w jednym miejscu, ani w drugim miejscu. Nikogo za bardzo nie interesowało to, co dzieje się z Sabriną. No, może poza tą babcią, ale babcia też musiała ogarniać swojego syna, później jeszcze wnuczkę, a była kobietą starszą, później też się pojawiły jakieś problemy ze zdrowiem, więc też nie była w stanie tego wszystkiego posprzątać. Czasami, gdy rodzice chcieli, by ich córka była cicho, no to dawali jej tak zwanym mleko z prądem, czyli dolewali procentów do jej napoju, a mała Sabrina od razu zasypiała. I to tak, wiecie, no, to był taki zwyczaj w domu, więc możecie sobie wyobrazić, jak to mogło na, na nią wpłynąć. W każdym razie pierwsze problemy dziewczynki były już widoczne w wieku czterech lat. Sabrina była nie do opanowania, miała wiele energii, co chwilę zmieniał jej się nastrój. Widać było, że nie panuje ona nad swoimi emocjami. I podobno właśnie wtedy zdiagnozowano u niej ADHD i choroby dwubiegunową. Nie wiem jak to jaka diagnoza choroby wygląda w tak młodym wieku, no ale możemy sobie wyobrazić w takim razie jak poważne były problemy Sabriny, jak e, duże zmiany nastroju musiała mieć, jak, jaka to skrajność musiała w ogóle być. E, no nie da się też ukryć, że środowisko w jakim żyła Sabrina jedynie pogłębiało jej stan, a z roku na rok problemy były coraz większe. I tak też miały lata. Oczywiście była opieka społeczna, ta opieka społeczna się interesowała tą rodziną. Babcia starała się to wszystko jakoś poukładać, więc póki co no to, to wciąż ta opieka rodzicielska była. Chyba u babci, z tego co to co, co wyczytałam i co tam właściwie mogłam wywnioskować, to babcia miała prawną opiekę nad Sabriną, no ale dziewczynka i tak spędzała czas i u matki, i u ojca, to w jednym domu, w drugim domu gdzieś tam sobie krążyła. Jednak czas mijał, no i Sabrina weszła w wiek nastoletni. I wtedy też, wchodząc ten wiek, dziewczyna zaczęła sprawiać coraz to większe problemy, zarówno w szkole, jak i w domu. Wszyscy dookoła rozkładali ręce, no bo wiedzieli, że to jest taki nieciekawy dom, nieciekawe środowisko, że Sabrina ma problemy. Wiedzieli, że nawet jeżeli wezwą na dywanik mamę czy tatę, to nikt tam za bardzo nie zareaguje. No ale z roku na rok było coraz gorzej. Gdy Sabrina miała 14 lat, babcia oskarżyła ją o kradzież pieniędzy i doszła do wniosku, że dłużej nie zamierza zajmować się wnuczką. Kobieta była już schorowana, wciąż musiała się zajmować własnym synem, a z Sabriną po prostu nie dawała sobie rady. Dziewczyna była od niej wyższa, większa, silniejsza, bardziej energiczna, ciężko było nad nią zapanować i tak naprawdę ta babcia już rozkładała ręce, no uznała, że nie potrafi tak dłużej. I właśnie wtedy dziewczyna trafiła do tak zwanego systemu, gdzie przebywała w domach grup. Grupowych. Można to trochę porównać do Domu Dziecka, gdzie raczej Sabrina no, nie miała co liczyć na szczęśliwy dom i na adopcję, bo miała już 14 lat, więc tam za bardzo no, nie było to znaczy, może nie, że możliwe, ale chętnych nie było. Matka całkowicie olała temat, w 2012 roku zmarł jej ojciec, więc Sabrina no, nie miała wsparcia w dorosłych, a jako nastolatka, zdaniem wielu, była niezwykle konfliktowa. Wydawała się w bójki w szkole oraz w ośrodku, do nikogo nie miała szacunku. Personel domu dziecka miał jej naprawdę dość i liczyli na to, że ktoś weźmie Sabrinę pod swoje skrzydła w ramach jakiejś opieki zastępczej, bo oni też już nie dawali rady. No i wkrótce rzeczywiście tak się stało. Rodzina Knofe zdecydowała się dać Sabrinie dom, którego dziewczyna nigdy nie miała. Ciężko to mówić o jakiejś ogromnej resocjalizacji, bo tak naprawdę Sabrina miała jakieś 16-17 lat, gdy trafiła pod opiekę Lisy i Kevina, ale trzeba przyznać, że prawdziwy i stabilny dom był czymś, czego dziewczyna Dziewczyna bardzo potrzebowała. Ku zaskoczeniu wszystkich dookoła, e, zachowanie Sabriny zaczęło się bardzo zmieniać po tym, jak trafiła do rodziny zastępczej. Dom Lisy i Kevina był czysty, zadbany. Sabrina miała w końcu własny kąt, własny pokój. E, rodzina zapisała ją do nowej szkoły, do okolicznego liceum, gdzie ku naprawdę ogromnemu zaskoczeniu wszystkich dookoła, Sabrina nie sprawiała żadnych problemów. Nie wdawała się w bójki, chodziła do szkoły, uczyła się no, no całkiem przeciętnie, dobrze, powiedzmy, że, że nie miała większych problemów z nauką. Zdaniem nauczycieli Sabrina była zwyczajną nastolatką, nigdy się nie spóźniała na lekcje i nawet miała stuprocentową frekwencję, więc wszystko wydawało się wracać na odpowiednie tory. Osoby, które znały Sabrinę wcześniej były ogromnie zaskoczone tym, jak dziewczyna się zachowuje aktualnie, jaką przemianę przeszła. Ma ambicje, mówi o swojej przyszłości. Sabrina powtarzała, że chce zostać kosmetologiem, czyli wchodzi na to, że nowy dom miał na dziewczyny bardzo pozytywny wpływ. Władze nowej szkoły nie miały nawet pojęcia, że wcześniej Sabrina była w jakiejś placówce, gdzie sprawiała poważne problemy, wydawała się w bójki. Wyszło na to, że dziewczyna zmieniła się o 180 stopni, a wszystko to dlatego, że Sabrina trafiła do nowego domu. I w tym domu po raz pierwszy otrzymała miłość, otrzymała jakieś wsparcie, miała zrozumienie, ktoś w nią wierzył, ktoś z nią rozmawiał, ktoś poświęcał jej uwagę. Kevin, ojciec zastępczy był dla dziewczyny niczym przyjaciel, traktował ją po koleżeńsku i to właśnie z nim Sabrina miała najlepszy kontakt. Lisa z kolei była wymagająca, to właśnie napilnowała tego, aby Sabrina chodziła na wszystkie zajęcia, żeby się uczyła, co najważniejsze przynosiło oczekiwany efekt, natomiast no, Lisa była bardziej taką wymagającą osobą, która pilnowała zasad, rozliczała z tych zasad. Z kolei Kevin, no to tam na niektóre rzeczy przymykał oko. Rodzina spędzała razem dużo czasu, jeździli na biwaki, a Sabrina pomagała przy opiece nad najmłodszą córką Lisy i Kevina, nad Haley, którą bardzo lubiła i zresztą z wzajemnością. Pozornie wydawało się, że jest lepiej, chociaż ciężko mówić tutaj o pełnej zmianie, no bo Sabrina wciąż miała spore problemy i to wcale nie tak, że w nowym domu była idealną cór córką. Wiecie, taką z bawełnianym sweterkiem, ulizanymi włoskami. No. Ciężko jest w kilka miesięcy zmienić aż tak człowieka, natomiast w porównaniu do tego, co działo się wcześniej, czyli te bójki, awantury, unikanie szkoły, e, brak jakichś takich e, ambicji na przyszłość, no to rzeczywiście Sabrina stała się nową, lepszą wersją siebie. Niemniej, według niektórych znajomych z nowej szkoły, Sabrina miała problemy z nielegalnymi substancjami, które brała w ukryciu przed swoimi rodzicami zastępczymi, więc jakieś problemy były. Rzeczywiście, no, Sabrina, o ile chodziła do szkoły, o ile trochę się uspokoiła, to jednak wciąż nie była to, to, to taka pełna zmiana, pełna naprawa, no, ale od czegoś trzeba zacząć. Przez jakiś czas dziewczyna miała się też spotykać z jakimś śliskim typem, który był kilka razy aresztowany. No i wtedy państwo Knowel e, interweniowali w ten związek. No oni coś tam zaczęli rozmawiać z Sabriną, mówili o tym, aby, aby zakończyła tę znajomość, że to niczego dobrego w jej życie nie wniesie, żeby sobie znalazło normalnego, znaczy normalnego, no może inaczej chłopaka bez problemów, jakiegoś takiego, co można na rodzinnym obiadku niedzielnym przedstawić. No i co ciekawe, Sabrina nawet w to poszła, powiedziała, że no dobrze, znajdzie sobie kogoś Albo tam w ogóle poczeka. I rzeczywiście e, w momencie, kiedy Lisa i Kevin zauważyli jakiś problem, no to starali się o tym z Sabriną rozmawiać. W każdym razie no, w wielkim skrócie wychodzi na to, że problemy były, ale wydawało się, że Lisa postanowiła sobie za punkt honoru pomóc Sabrinie. E, postawiła sobie za punkt honoru to, aby Sabrina skończyła szkołę, aby później znalazła jakąś pracę, aby miała no, mniej więcej stabilny dom i może, żeby w przyszłości założyła własną stabilną rodzinę. Lisa była naprawdę zdeterminowana, momentami wręcz nadgorliwa, co powodowało pewne konflikty, i to nie tylko między matką a córką. Poprawda jest taka, że Lisa była wymagająca. Lisa rozliczała Sabrinę z tego, co Sabrina robiła z jej ocen w szkole, z jej zachowania poza szkołą, z jej znajomych, starała się ingerować w jej życie, ale robiła to z dobrymi zamiarami. No, chciała być dla niej taką matką rodzicem, który pokaże jej, co jest dobre, a co jest złe tyle że Sabrina no, czuła, że już jest za stara na matkowanie. Miała 17 lat, lada moment kończyła 18 lat. Przez tyle lat tak naprawdę no, nie miała ona żadnego rodzica, nie miała autorytetu, nie miała kogoś, kto stawiałby jej zasady, a tu znalazła się taka Lisa, która chciała jej dyktować warunki. Z drugiej strony był Kevin, czyli zastępczy ojciec, który miał bardziej luzackie podejście. On nie chciał egzekwować żadnych zasad, coś tam co jakiś czas sobie ponarzekał, pogadał, ale bardzo. Często stawał po stronie Sabriny, twierdził, że jest ona dorosła albo prawie dorosła, a tak naprawdę no, można trochę jej odpuścić. Jeżeli nie chceś na jakieś zajęcie, to niech nie idzie, albo, e, albo jeżeli chcesz na jakąś imprezę, no, to niech pójdzie. I bardzo często nie dość, że dochodziło do, do konfliktów między matką a córką, czyli między Lisą a Sabriną. E, to w tych konfliktach Kevin brał stronę Sabriny, czyli często, e, często ją bronił, często uważał, że to jego żona za dużo wymaga albo, albo jest zbyt restrykcyjna. No, i przez to właśnie dochodziło do awantur między małżonkami. Bo przecież Lisa wymagała tego, aby jej mąż przynajmniej przy Sabrynie, czyli tam przy osobach trzecich, no dostawał po jej stronie. Co tam sobie myślał, tak naprawdę, to mogli sobie porozmawiać z zamkniętymi drzwiami gdzieś tam na osobności. Ale niestety lub stety, no Kevin wybierał jawnie stronę Sabriny. No i Lisa czuła, że mąż podważa jej autorytet i broni Sabryny nawet wtedy, kiedy nie powinien. Z kolei sama Sabrina miała też do lisy, ona czuła, że kobieta traktuje lepiej swoje biologiczne córki, że daje im większą swobodę i ogólnie ma wobec nich lepsze podejście, są one faworyzowane. Nie znalazłam żadnych przykładów, to są to jedynie słowa samej Sabriny. No, uważała ona, że pozostałe dzieci są lepiej traktowane, są faworyzowane, natomiast e, nikt chyba z tej rodziny nie wypowiadał się na ten temat. Nie było żadnych przykładów, które mogłyby rzeczywiście sugerować, że, e, że sama Sabrina była tam gorzej traktowana, czy rzeczywiście. E, no, była ona pomijana na przykład. Prawda jest taka, że relacje w tym domu były jednak mocno napięte. Lisa zwierzyła się nawet jednej ze swoich koleżanek z pracy, że popełniła błąd, biorąc Sabrinę do swojego domu. Kobieta chciała, aby, aby dziewczyna. Wróciła na odpowiednie tory, aby ułożyła sobie życie, aby skończyła szkołę, a tak naprawdę od momentu, kiedy się pojawiła, no to nie dość, że Lisa sama kłóciła się z Sabriną o szkołę, o zasady, o jakieś imprezy, no to jeszcze dodatkowo Kevin stawał po stronie swojej zastępczej córki, i przez to zaczęły się pojawiać poważne problemy w małżeństwie Państwa Knowfelu. Lisa zwierzała się swoim bliskim, że bardzo żałowała zaproszenia Sabryny do swojego życia i chciała, aby dziewczyna jak najszybciej wyprowadziła się z domu. Tak naprawdę ustaliła już termin na styczeń 2013 roku, powiedziała o tym Sabrinie, że ma się wyprowadzić do tego czasu. Natomiast Kevin był temu przeciwny: on uważał, że skoro wzięły dziewczynę, wzięły właściwie swoją zastępczą córkę, no to powinna ona z nimi zostać do momentu, aż tam nie skończy jakiejś edukacji. I znowu z jednej strony była Lisa, która chciała. No, w cudzysłowie, pozbyć się Sabriny jak najszybciej, a po drugiej stronie był Kevin, który miał zupełnie inne zdanie, i znów potęgowało to tylko awantury małżeńskie. Niemniej wydaje się więc, że śledczy poznali motyw, dla którego Sabrina zakończyła życie swojej zastępczej matki 16 listopada 2012 roku. Pierwszy raz w życiu dziewczyna miała jakiś prawdziwy dom, kochała swoje przyrodnie siostry, czuła wsparcie ze strony ojca, chodziła do szkoły, miała swój własny pokój, własne miejsce, a na drodze do rodzinnego szczęścia stała jedynie Lisa, jej zastępcza matka, która kazała jej się wyprowadzić, która jakieś zasady narzucała i właściwie no to z którą Sabrina się nie dogadywała. To właśnie ona, w nimaniu Sabriny, chciała ją pozbawić kochającego domu, rozdzielić ją z resztą rodziny. To oraz niestabilne życie mogły doprowadzić do okropnego czynu, którego podjęła się Sabrina. Oczywiście nie mówię tego w celu usprawiedliwiania dziewczyny, tylko wyjaśnienia jej motywu, a właściwie to motywu, który założyli śledczy. Wina dziewczyny była niezaprzeczalna, ale co w takim razie powiedziała sama Sabrina? Jak ona tu argumentowała, czy może jest tutaj. Jakiś haczyk, jakaś dodatkowa historia. No właśnie, i tutaj robi się ciekawie, ponieważ dziewczyna na pierwszym swoim przesłuchaniu sprawiała wrażenie bardzo zaskoczonej. Na drugi dzień, gdy Sabrina została oficjalnie przesłuchana, Zachowywała się tak, jakby o niczym nie miała pojęcia. Powiedziała, że nie wie, co się wydarzyło i niewiele pamięta z poprzedniej nocy. Gdy śledczy wyjawili jej, że Lisa nie żyje i to Sabrina odebrała jej życie, to dziewczyna zaczęła płakać i od razu spytała, czy ktoś jeszcze z domowników jest ranny, czy coś się stało, więc no, wydawało się, że ona rzeczywiście nie wie. Dopytuje, nie było jej tam, nie była tego świadoma. Dziewczyna wydawała się przyjęta tą sytuacją, ale jednocześnie nic nie wiedziała, nie potrafiła odpowiedzieć na żadne pytanie. W pewnym momencie powiedziała, i tutaj cytując, nie było mnie tam mentalnie. Przez cały czas byłam gdzieś w środku i jednocześnie poza domem. Sabrina nie potrafiła odpowiedzieć na nic, nie potrafiła wyjaśnić swojego motywu, nie wiedziała co się stało wcześniej, co doprowadziło do, do jej czynu, czy była jakaś kłótnia, czy, czy, coś, czy coś realnego miało na to wpływ, a funkcjonariusze nie mieli pojęcia, czy dziewczyna naprawdę niczego nie pamięta, czy może jest to jakiś rodzaj taktyki obronnej. Wiadomo, że w trakcie ataku Sabrina założyła na twarz maskę narciarską, co wydawało się jak planowane działanie, aby się nie ubrudzić, aby może w jakiś sposób ukryć swoją tożsamość. Z drugiej strony jednak Sabrina miała historię chorób emocjonalnych, no i wcześniej miewała problemy ze złością. Relacje jej i mamy zastępczej bywały napięte, a Sabrina mogła uważać, że Lisa próbuje zniszczyć jej rodzinę. Sprawa była z jednej strony prosta, no bo sprawca został ujęty, czekał jego proces, czyli właściwie no Sabrina czekał proces, natomiast śledczy nie byli do końca przekonani, czy rzeczywiście dziewczyna o niczym nie pamięta, czy jest Jakiś przejaw niepoczytalności, czy może jednak jest to zaplanowane działanie? No cóż, pozostało czekać jedynie na proces, na badania specjalistów, którzy potwierdziliby lub nie, czy rzeczywiście Sabrina była świadoma tego, co robi. Tak też mijały miesiące, dziewczyna siedziała przez cały ten czas w areście i czekała na rozprawę. W dalszym ciągu nie odpowiadała na żadne pytania, opierała się, że niczego nie pamięta. Warto jednak dodać, że gdyby specjaliści uznali, że Sabrina jednak wiedziała, co robi, że jej działanie było planowane, to mogłaby dostać wyrok do żywocia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia, o czym ją poinformowano, że słuchaj, jeżeli, jeżeli rzeczywiście mówi już prawdę, że niczego nie pamiętasz, no to będziemy rozmawiać inaczej, natomiast prokuratura twierdzi, że to wszystko było planowane i z tego względu może dostać wyrok do żywocia. Oznaczało to tyle, że nastolatka spędziłaby swoje całe życie za kratami. Czas mijał, a wszystko to powoli zaczynało docierać do Sabriny, która nie dość, że zakończyła czyjeś życie, to w dodatku zmarnowała swoje własne. Śledczy wciąż nie znali motywu Sabriny, zakładano, że chodziło ogólnie o konflikty rodzinne, ale jednak prawda była trochę bardziej złożona. Żona. W pewnym momencie stało się coś, czego się nikt nie spodziewał. W sierpniu 2013 roku, po około 10, 10 miesiącach spędzonych w areście, Sabrina zdecydowała się przemówić. Powiedziała, że wyjawić całą prawdę w zamian za możliwość wcześniejszego wyjścia z więzienia. Dziewczyna czuła, że otrzyma dożywocie, ale jeżeli będzie mogła wyjść na przykład po 25 latach, no to jest szansa, że kiedyś wróci do normalnego życia. Tak czy inaczej, Sabrina przyznała, że była świadoma swoich działań 16 listopada 2012 roku. Co więcej, dziewczyna miała zrobić to wszystko za namową Kevina, swojego rodzica zastępczego. Małżeństwo państwa Knofel od dłuższego czasu nie układało się dobrze, nawet w trakcie jednych z kontroli Opieki społecznej Kevin miał powiedzieć, że planuje rozwóz z lisą i zależałoby mu na przejęciu opieki na ich wspólną córką. Dla jasności te kontrole opieki społecznej miały miejsce z tego względu, że Sabrina wciąż była w pieczy zastępczej, no i co jakiś czas takie kontrole się odbywały. W każdym razie wiemy więc, że nie było między państwem Knofel najlepiej, ale Sabrina dodała coś, czego nikt się nie spodziewał. Dziewczyna powiedziała, że ona i Kevin mieli romans i planowali wspólną przyszłość. Wszystko zaczęło się wiosną 2012 roku, czyli prawie rok po tym, jak Sabrina trafiła do nowego domu. Początkowo ona i Kevin byli tylko przyjaciółmi, ale z czasem wydarzyło się coś więcej. Sabrina opowiedziała o tym, że do pierwszego zbliżenia między nimi doszło na rodzinnej wycieczce kempingowej, ale już wcześniej. Coś tam było na rzeczy. Zdaniem Sabryny Kevin zwierzał się jej z problemów w małżeństwie i obawiał się, że Lisa przejmie opiekę nad małą Haley oraz o skubie go z majątku. Mężczyzna nawijał Sabrina makaron na uszy, mówiąc, że gdyby Lisa zniknęła, no to oni mogliby być razem, a Sabrina byłaby dla Hailey niczym matka. Miałaby w końcu swoją wymarzoną i szczęśliwą rodzinę. Początkowo Kevin nie mówił jednak o zakończeniu życia Lisy, ale w październiku 2012 roku zaczęło się to zmieniać. Mężczyzna powiedział, że jego żona jest więcej warta martwa niż żywa i wspomniał o pokaźnych policach na jej życie. Wtedy on i Sabrina mogliby spokojnie żyć, nie martwić się o pieniądze, byliby razem, zajmowaliby się Hailey. I w końcu Sabrina miałaby stabilny i szczęśliwy dom. Tylko trzeba pozbyć się Lisy w taki sposób, by nikt ich nie podejrzewał. Dlatego właśnie miesiąc wcześniej Sabrina zaczęła szukać kogoś, kto odpłatnie pozbyłby się jej matki zastępczej. Tyle, że dziewczyna no, nie wiedziała, gdzie taką osobę znaleźć, nie miała żadnego doświadczenia w szukaniu takich ludzi, niby się kolegowała. Ze śliskim towarzystwem gdzieś wcześniej, ale tak naprawdę nie znała nikogo, kto mógłby to odpłatnie zrobić. Zapytała nawet jedną ze swoich koleżanek, czy kogoś zna, natomiast koleżanka no, nie miała pojęcia, kto mógłby coś takiego zrobić, nawet za dużą sumę pieniędzy, i ostatecznie no, chętnych brakowało. Pieniędzy właściwie też, bo, bo sama Sabrina nie miała żadnych pieniędzy, a Kevin nie wiem, czy był chętny, aby komuś za to zapłacić. Z drugiej strony jednak Kevin miał teraz bardziej naciskać. W czwartek 15 listopada 2012 roku, czyli dzień przed zgonem Lisy, mężczyzna jak zawsze odwiózł Sabrinę do szkoły. Zaparkowali nieco dalej, by porobić coś ewidentnie więcej niż gra w skrable. To była ich taka tradycja. Zawsze przed szkołą pojawiali się wcześniej gdzieś tam na parkingu, no i w aucie. Możecie sobie wyobrazić, co robili. Po wszystkim Kevin zaczął płakać, ale nie przez to spokojnie, to, 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 to nie będę się tutaj w szczegóły, no ale chłop się spłakał, bo powiedział Sabrini, że pokłócił się z żoną i on już dłużej tego nie wytrzyma. Lisa musi zniknąć, bo on sobie nie daje rady. Najlepiej tu i teraz, bo inaczej on sam zniknie i on sobie z tym już nie poradzi. Sabrina widziała ten smutek w oczach mężczyzny, w którym była zakochana, którego uważała za, za swojego mentora, za swojego przyjaciela, za swojego partnera, za człowieka, z którym spędzi resztę życia. Sabrina czuła, że na drodze do ich szczęścia stoi jedynie Lisa, jego żona, a przecież wystarczy się jej pozbyć. Tak czy inaczej, Kevin obiecywał Sabrinie gruszki na wierzbie i hajsu jak lodu. Wystarczało no, usunąć lisę, a że nikt nie chciał tego zrobić odpłatnie, to Kevin zaczął namawiać do tego Sabriny. Wszystko miało wyglądać jak nieudane włamanie. Po wszystkim, Sabrina miała powyciągać parę rzeczy z szuflad, coś tam zabrać, żeby, żeby rzeczywiście wyglądało to jak motyw finansowy. Dziewczyna zamierzała się przebrać i udawać zaskoczoną przed przyjazdem policji, ale stało się inaczej. Lisa stawiała opór, co już samo w sobie e, nie poszło zgodnie z planem. Tym samym obudziło to resztę rodziny, a Megan przyłapała Sabrinę na gorącym uczynku. Wtedy też dziewczyna wiedziała, że musi iść to dalej i udawać, że niczego nie pamięta, bo dzięki temu będzie miała szansę na to, że, że uznają ją za niepoczytalną. Dziewczyna liczyła, że dzięki temu dostanie krótszy wyrok, a po wszystkim ona i Kevin stworzą szczęśliwą rodzinę. Jednak sprawy potoczyły się inaczej, bo Sabrinie groziło do żywocie. Prokuratura chciała wnioskować właśnie o taki wyrok ze względu na to, że Sabrina miała maskę narciarską, czyli w jakiś sposób się do tego przygotowywała, a dodatkowo Kevin ani razu nie odwiedził jej w areszcie i nie skontaktował się z nią w żaden sposób, co wyglądało w ten sposób, jakby Sabrina została wykorzystana. Pozbyła się Lisy na prośbę Kevina, który powiedział soczyste nara, sayonara, biorę hajs i spadam. A ona została za kartami i z perspektywą spędzenia tam reszty swojego życia. Dziewczyna czuła się opuszczona i dlatego postanowiła wyjawić prawdę i uznała, że jeżeli ona ma pójść na dno, no to nie sama. Jak się okazało, zachowanie Kevina już od dłuższego czasu zbudzało podejrzenia śledczych. Zaledwie 9 godzin po śmierci swojej żony, mężczyzna złożył wniosek o wypłatę świadczeń z policy na życie. Łącznie zebrał około 800 tysięcy dolarów i teoretycznie nikt nie mógłby mu niczego udowodnić. Żadna z ubezpieczalni nie podważała tego, że, że Kevin wypłaca te pieniądze, no bo przecież sprawca był złapany, on był bez winy, e, no płacił świadczenia, sytuacja stała się taka, nie inna i należy mu pieniądze wypłacić. Kevin mógł więc udawać smutnego, bogatego wdowca. W ciągu kilku miesięcy mężczyzna kupił nowe auto, dom na Florydzie i według bliskich nie wyglądał jak ktoś, kto właśnie stracił żonę. I ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że przecież nie ma żadnego savoir-vivre'u człowieka, który traci żonę, czy w ogóle kodeksu postępowania. Natomiast jedna z przyjaciółek rodziny powiedziała, że no nie wie, jak powinien wyglądać mąż, który stracił żonę, ale z pewnością nie powinien wyglądać tak jak Kevin. I ciekawe jest to, że 9 sierpnia 2013 roku mężczyzna został aresztowany i oskarżony o spisek na podstawie słów Sabriny. Jego obrońcy stanowczo się temu sprzeciwiali. Nie było przecież żadnych dowodów rzeczowych na to, aby potwierdzić słowa Sabriny. Pewne jest to, że w trakcie śmierci Lisy mężczyzna był poza domem, był w pracy, więc fizycznie nie było go na miejscu. Natomiast śledczy odkryli, że kilka godzin przed atakiem Sabrina i Kevin wymienili łącznie 78 wiadomości tekstowych. Ja nie znalazłam nigdzie treści tych wiadomości. Nie wiem właściwie, czy, czy prokuratura do nich dotarła. Jeżeli tak, to byłby to dowód w sprawie, ale nie znalazłam informacji, aby te wiadomości były przedstawione, więc zakładam, że być może nie udało się do nich dotrzeć, co nie zmienia faktu, że no, około godziny pierwszej dochodzi do tak okropnego zdarzenia, a kilka Godzin wcześniej sprawca i mąż ofiary wymieniają ze sobą prawie 80 wiadomości. Tak czy inaczej, no, mąż i przybrana córka mieli wzmożony kontakt ze sobą, co oczywiście wciąż nie świadczy bezpośrednio o winie Kevina, ale sugeruje nam, że rzeczywiście coś mogło być na rzeczy. Dodatkowo jedna z koleżanek z klasy Sabriny powiedziała, że Sabrina przyznała się jej, że ją i Kevina łączy coś więcej, ale nikt nigdy nie był świadkiem czegokolwiek, co mogłoby na to wskazywać. W niektórych źródłach można znaleźć wypowiedź, koleżanki, kolegi, która, która który, bo tutaj do końca nie wiem, natomiast jest to osoba, e, która nie chce podać swojego prawdziwego imienia i nazwiska, więc ona w źródłach jest nazywana jako Sam. On, Ona, dobra, powiem, że to jest on, więc on jest nazywany jako Sam i mówi, że kiedyś był w domu e, państwa Knofel w momencie, kiedy tam Sabrina go zaprosiła do siebie i miał takie wrażenie, że rzeczywiście coś jest na rzeczy między Sabriną a Kevinem. Jakoś tak za bardzo się do siebie uśmiechają, e, mają bliższy kontakt fizyczny i i rzeczywiście to tak wyglądało, chociaż nie powiedzieli niczego oficjalnie. Kevin nigdy nikomu się nie przyznał do tego, co go łączyło z Sabriną. Są to jedynie słowa dziewczyny. Natomiast Nikolas Zanela, pierwszy mąż Lisy, który miał z nią stały kontakt, zeznał, że kobieta podejrzewała, że między Sabriną i Kevinem coś, Kevinem coś się dzieje. Lisa chciała, by dziewczyna wyprowadziła się jak najszybciej z domu i powiedziała o tym swojemu byłemu mężowi, że ma wrażenie, jakoby jej mąż i zastępcza córka, no, Mieli się ku sobie, jakby rzeczywiście z jakiegoś powodu Kevin ciągle stawał po stronie Sabriny. Dodatkowo Lisa powiedziała też, że Sabrina zachowywała się jak żona Kevina i matkowała trzyletni Hailey. Według byłego męża Lisa podejrzewała romans, co tylko potęgowało domowe napięcia. O winie Kevina świadczy też jego zachowanie. Mężczyzna od razu chciał odebrać pieniądze z polisy, a jeszcze tego samego dnia wyrzucił rzeczy swojej żony i nigdy nie odebrał jej prochów z domu pogrzeb pogrzebowego. Tak czy inaczej, najpierw rozpoczął się proces Kevina, dokładnie to w maju 2014 roku. Głównym świadkiem w tej sprawie była Sabrina, która ze szczegółami opowiedziała o relacji, jaka ich łączyła, o tym jak Kevin ją namówił do zakończenia życia Lisy, o tym co się działo, jak rozpoczął się ich związek. Mężczyzna rzeczywiście nie sprawiał nigdy przyjętego śmiercią swojej żony, wpadł w wir zakupów, pozbył się jej rzeczy. W dniu śmierci lisy kontaktował się wielokrotnie z Sabriną, a koleżanki Sabryny potwierdziły, że dziewczyna już wcześniej mówiła o romansie, o planach pozbycia się lisy. To oznacza tyle, że. Sabrina już wcześniej o tym kogoś informowała, czyli nie jest to tak, że jedynie w areszcie wpadła na taki pomysł i nic wcześniej o tym nie świadczy. No, niby komuś mówiła, niby rzeczywiście ktoś coś widział, chociaż tak jak mówię, nie ma żadnych dowodów rzeczowych, nikt ich za rękę nie złapał. Nie dotarłam też do informacji, jakoby policja miała jakieś wiadomości tekstowe, jakieś dwuznaczne SMSy. Ciekawe jest w tym to, że poza słowami Sabriny no nie było żadnych innych dowodów. Kevin nie był sprawcą i żadna z wiadomości między parą nie wskazywała na jakiekolwiek cechy namawiania do zbrodni. Dodatkowo wiadomości między parą też nie wskazywały na, na jakikolwiek charakter związkowo-romantyczny. Ciekawostka jest też taka, że po śmierci żony Kevin przejął opiekę nad jej siostrą. Jak pamiętamy, Laura była osobą z niepełnosprawnościami, a Lisa teoretycznie była jej prawnym opiekunem, więc po tym, gdy Lisa odeszła, no to Kevin chciał się swoją szwagierką zająć. Później e, opiekę nad Lorą przejął były mąż Lisy, czyli Nikolas. Natomiast jest to interesujące, wskazuje to na jakiś przejaw empatii, może jakieś wyrzuty sumienia. No cóż, sam mężczyzna do niczego się nie przyznawał, jednak 11 czerwca 2014 roku, po zaledwie 9 godzinach narady, został on uznany winnym i skazany na dożywocie z możliwością wcześniejszego wyjścia po 30 latach. We wrześniu 2014 roku taki sam wyrok usłyszała Sabrina, i to był ten układ, który na którym bardzo jej zależało, aby kiedykolwiek miała ona możliwość wcześniejszego wyjścia. Jeżeli rzeczywiście Sabrina wyjdzie wcześniej, no to będzie miała 48 lat, no teoretycznie będzie mogła sobie ułożyć życie. Być może za kratami skończy jakieś studia, nie mam pojęcia, czy, czy coś zaczęła, jakie ma plany. Właściwie tej, jej plany nie są najważniejsze, no ale jest to sprawa dość zastanawiająca. Nie wszyscy są przekonani co do winy Kevina. Fakt jest taki, że rzeczywiście jego relacja z Lisą nie była najlepsza. Rzeczywiście wiele też wskazuje na to, że on i Sabrina mogli mieć romans, natomiast to nie musi od razu oznaczać, że namówił on Sabrinę do tego, aby zakończyła życie jego żony. Przyznam szczerze, że równie prawdopodobna wydaje się wersja, że rzeczywiście coś więcej ich łączyło, a Sabrina z kolei chciała się pozbyć rywalki, liczyła na to, że gdy Lisa odejdzie, no to będzie ona żyła długo i szczęśliwie z Kevinem, co jednak ułożyło się zupełnie inaczej. I w momencie, kiedy mężczyzna nawet nie odwiedził jej za kratami, to postanowiła zrobić mu na złość, zemścić się w taki sposób i powiedzieć prawdę troszkę przekłamaną. Oczywiście nie oskarżam o to Sabriny. Myślę, że, że mimo wszystko Kevin maczał w tym palce i rzeczywiście to on był mózgiem tego wszystkiego. Natomiast no, fakt jest taki, że brakuje dowodów rzeczowych, które mogłyby wskazywać na winę mężczyzny. Dlatego też wiele osób jest zmieszanych całą tą sprawą. Uważają, że Kevin niesłusznie został skazany, że brakuje tych dowodów i niewykluczone, że może kiedyś jakaś jego apelacja przejdzie, może będzie ponowny proces i może jakieś. Wiadomości uda się odzyskać. Tak czy inaczej, moi drodzy, było na tyle, jeżeli chodzi o fakty i informacje, do których udało mi się dotrzeć. Jest ta interesująca sprawa, która rzeczywiście daje do myślenia. Jestem ciekawa, co Wy o tym sądzicie. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czy rzeczywiście Kevin powinien zostać skazany, czy może niekoniecznie. Dla osób, które dotarły do końca, no to zachęcam Was do wzięcia udziału w naszej małej grze, czyli takie osoby piszą w komentarzu. Nowy dom. Dom, który dla Sabryny miał być lepszym miejscem, a doprowadził ją do więzienia. Dziękuję, że jesteście, że dzięki Wam ten kanał może się rozwijać i do usłyszenia niedługo.